Najczęściej zadawane pytanie przez nowe pacjentki to: czy powinnam? Często pacjentki, będąc już w gabinecie, zastanawiają się, czy zrobić zabieg. Często w oderwaniu od ich potrzeb kosmetycznych. Tu nie ma dobrej odpowiedzi. Zaczynamy po prostu rozmawiać, analizować, który z zabiegów jest dobry, który mniej i w jakiej kolejności będziemy je wykonywać. Przychodząc po raz pierwszy, kobiety decydują się na zabieg najmniej ingerujący w ich wygląd. Mówią, myślą o lekkiej mezoterapii, peelingu, czymś, co umknie uwadze ich koleżanek w pracy. Najczęściej chyba jednak jest to botoks. Zabieg z użyciem toksyny botulinowej powoduje, że rysy twarzy łagodnieją, twarz wydaje się młodsza i wypoczęta. Jest krótki, praktycznie bezbolesny i pozwala na dłużej przekonać się do medycyny kosmetycznej. Pacjent nie musi wykonywać żadnych dodatkowych badań. W zupełności wystarczy dobrze zebrany wywiad przed samym zabiegiem. Osoba zdrowa, nie będąca w ciąży, nie lecząca się na rzadkie choroby neurologiczne, może spokojnie zapisać się na wizytę konsultacyjną.